Co? Dzięki, dosłownie. Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Nazywam się Angel. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. No, super. To byli najemnicy z gospodarstwa Monara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Dobra, super. Czemu chcieli od siebie ci najemnicy? Nie wiesz, wynają ich zarządca Onar. Bronią jego gospodarstwa i zbierają dla niego czyn. To znaczy, chodzą od domu do domu i zabierają co chcą. A kto nie może zapłacić, poznaje smak stali. Co to za gospodarz tam na wschodzie? Zapytaj Randolfa. On wie na ten temat więcej. Był tam kilka razy. Co jest w lasach za twoim gospodarstwem? Tam jest pełno potworów, a nikt nie są z nich najgroźniejsze. Podobno gdzieś tam, w wieczarach, zbywają się też bandyci, ale jak na razie zostawiają moje gospodarstwo w spokoju. Muszę już iść. Powodzenia. Naprawdę chciałbym zrobić dla ciebie coś więcej. Żebyśmy jeszcze a sam. Sam żeś. Fru. Już cię nie ma. Zaję to chyba nie widzę. Jest za farma, dobra, ale coś tam jakiś obiedzie gadałeś. Tak? Weselić twojej żoneczki. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Czemu nie bronicie się przed tyranią?
co? Trochę mięsa. Dobra, co mi to chodzi? Dobra. I co tam była gadanka? Krowach, nie wiem czy tam jeszcze trzech dom. Okej, była walka. Film jakiś. Film. A ten półgłówek, którego tam widzisz, to mój brat Rejny. Super.